Dzisiaj, proszę Państwa, będzie dramatycznie. Mamy awarię na drodze, wypadek albo po prostu coś się zepsuło. Kierowca stoi w szczerym polu. Panie Mikołaju, czy laweta to jest jedyna opcja w takiej sytuacji? Na początek chciałbym uspokoić, gdyż awaria to nie jest jeszcze koniec świata i mamy skuteczne rozwiązania, żeby sobie z tym radzić. Oczywiście nie jest to jedyne rozwiązanie. Oczywiście najważniejszym wyzwaniem jest, żeby przywrócić klientowi mobilność na drodze, najlepiej jego własnym samochodem. W związku z tym mamy inne opcje pomocy, między innymi naprawa zdalna czy też naprawa na drodze. Obydwa rozwiązania są wielokrotnie tańsze dla naszych klientów, ale też dużo krótsze, jeżeli chodzi o czas oczekiwania na pomoc. No i są bardzo skuteczne i dzięki nim można oczywiście kontynuować jazdę dalej. No, naprawa zdalna brzmi dość tajemniczo. Jak to wygląda? Tak naprawdę często wystarczy krótka rozmowa z klientem przez telefon, z odpowiednio przeszkolonym mechanikiem czy też konsultantem, którzy będą w stanie udzielić kilku wskazówek dotyczących tego, jak poradzić sobie z problemem, który aktualnie u klienta występuje. I oczywiście pozwoli to bezpiecznie kontynuować podróż. Najczęściej klienci zmagają się z awariami dotyczącymi czy to zatrzaśniętej klapki wlewu paliwa, systemu bezkluczykowego, albo też coraz częściej pojawiających się różnego rodzaju kontrolek i komunikatów, o których nie do końca wiedzą, co oznaczają. Natomiast alternatywą, jeżeli nie uda się w ten sposób pomóc klientowi, jest oczywiście naprawa na drodze. Tam jesteśmy w stanie zrobić dużo więcej za pomocą wykwalifikowanych mechaników. Naprawiamy przypadki związane z akumulatorem, z uszkodzoną oponą, również z układami elektrycznymi czy też płynami eksploatacyjnymi. Nasza skuteczność to około 44%. Oznacza to, że 43% naszych interwencji kończy się kontynuacją podróży przez klienta jego własnym samochodem. Szacujemy, że jesteśmy w stanie osiągnąć poziom nawet 50% i prawdopodobnie to już w przyszłym roku. No a trzeba dodać, że dla ubezpieczyciela to też jest dość potężna oszczędność na kosztach likwidacji i właśnie asystansu, a nasz kierowca jedzie sobie dalej szczęśliwy i swoje cele realizuje. Więcej o tym w artykule w Gazecie Ubezpieczeniowej, link znajdą Państwo poniżej tego filmu. No i życzymy oczywiście jak najmniej awarii na drogach.